Beka. Nie byłem tu już chyba kilka tygodni. A jak tylko wlazłem. Nie, ja wiedziałem, że tak będzie. Ja myślałem, że ja dam radę, a ja mi się łzy zbierają do oczu. Będzie mi brakować tego zapachu. Muszę zrobić chwilę przerwy. Cześć wam wszystkim. Jesteśmy w mieszkaniu mojej babci. Stwierdziłem, że chcę nagrać ten film, bo chcę mieć pamiątkę dla siebie, no ale jednocześnie, no, jakby powtórzę to, co już mówiłem nieraz. No, troszkę jestem człowiekiem z internetu, więc dzielę się swoim życiem z wami. I ci, którzy mnie obserwują, głównie na przykład na Instagramie, to pewno widzieli od wielu lat, że jakby sprzątałem to mieszkanie dla mojej babci. Ona już była w swoim wieku, gdzie, no wiadomo, nie miała już tylu sił, więc starałem się jej pomagać. Jako wnuk i z poczucia też obowiązku, jako wnuk i osoba, no nie ukrywajmy, babcia to mieszkanie mi dała. Od dziecka wiedziałem, że mam to mieszkanie zapisane dla siebie, za co jestem wdzięczny. Ale to nie byli tylko moi dziadkowie, ale również rodzice chrzestni. To się też podobno rzadko zdarza. I właśnie oni byli i moimi dziadkami, i rodzicami chrzestnymi. I chciałem, przez to, że jakby sprzątałem tutaj, chciałem zrobić tak zwane ostatnie sprzątanie. Ostatni raz odkurzyć mieszkanie mojej babci. Ja bym od odkurzania tego mieszkania i chociaż babcia tego już nie zobaczy, to stwierdziłem, że chcę ostatni raz odkurzyć, bo niestety, no wiadomo, to mieszkanie no musi dalej działać, funkcjonować, więc od kilku miesięcy tak naprawdę musimy za nie płacić miesięcznie, a wiadomo, że nic tu się nie dzieje, więc to jest też takie wydawanie kasy w błoto. Więc to mieszkanie zostanie wyremontowane całkowicie od zera i będzie wynajmowane. Sprzedawać nie chcę, bo uważam, że dziadkowie na to ciężko pracowali. Jest to, może powiedzieć, nasze jakby dziedzictwo i chcę po prostu to zatrzymać. Wolę to mieszkanie wynajmować, będę miesięcznie miał jakieś z tego pieniądze. I wiem, że przynajmniej zatrzymałem to, co dziadek z babcią kiedyś kupili. O, jakby tego nie zaprzepaszczę. Co prawda babcia mi zawsze mówiła, no i tutaj mam nadzieję, że jednak to się nie spełni. Mówiła mi: Mateusz, pamiętaj, to wszystko będzie twoje. Mateusz, tego nie wolno ci wyrzucać. Tego nie wolno ci wynosić. Te meble są bardzo dobre. No wiadomo, jak to babcie, one są takie, że wszystko by chomikowały. Wszystko jest, ogólnie jest to prawda, że kiedyś wszystko było jakby chyba tak lepiej zrobione i się tak
nie psuło jak dzisiaj, więc można byłoby to mieć latami. Te meble tutaj są od kilkudziesięciu lat. To nie jest kilka lat czy kilkanaście, tylko kilkadziesiąt. Teraz będziecie mogli sobie je zobaczyć. I chociaż babcia mi powiedziała, że będę cię nawiedzał w snach, jeśli zrobisz jakieś zmiany w tym mieszkaniu, no to mam nadzieję, że jednak mi wybaczy, ale muszę zrobić te zmiany, babciu. Więc ja chcę się tutaj zaraz za odkurzanie, a potem powiem wam coś jeszcze. Opowiem wam kilka rzeczy o mojej babci. I powiem wam jeszcze inaczej. Tak, wszyscy mówią dobrze o swoich zmarłych, to ja się śmieję, ja będę mówił też źle o zmarłych. W sensie takim, że powiem właśnie jakby prawdę. Pod jakim względem babcia była i kochana, i strasznie nieznośna. Lecimy z tematem. No. No, jeżeli chodzi o to boisko, to zawsze właśnie zimą za dzieciaka chodziliśmy na te górki tam w tle, co widzicie. Ile z tych górek po prostu było tyle śniegu, że się zjeżdżało właśnie na sankach. I do dnia dzisiejszego to jest nieodłączny element każdej zimy. Co ja tu przyjeżdżam, to widzę, że pokolenia na pokolenia wszystkie dzieciaki zjeżdżają z tych górek. A tutaj na wprost jest dosłownie, widzicie, cztery bloki i od razu za tym blokiem mamy świetny las. Chodziliśmy tam zawsze na spacery z babcią, z dziadkiem, głównie z babcią. I chodziliśmy tam na spacery, teraz od razu staw. No i się różne piosenki śpiewała. Babcia zawsze śpiewała, jak byłem dzieckiem, pamiętam, że ona śpiewała. Nie pamiętam, jakie to były dokładnie słowa, ale to nie były tego utwory takie znane jak Hej ho, hej ho, do lasu by się szło, nic z tych rzeczy, tylko tam były takie fajne kawałki, ale kurde, jednak tyle lat minęło, że nie pamiętam tego. Najgorsze jest to, że jak kogoś już nie ma, to nagle chciałoby się tego znowu posłuchać. Ale pamiętam, jak przychodziłem tutaj do babci, to zawsze chciałem, żeby opowiadała mi po raz enty, co się wydarzyło za jej dzieciaka, jak tam dojrzewała, gdzie się wychowywała, bo ona się wychowała ogólnie tutaj w wiosce, obok w Tułowie, ale potem tutaj zamieszkała ze swoim mężem i tak dalej. Ale opowiadała mi za każdym razem te same historie, nawet samo od siebie czasami. I nigdy nie przerwałem. Nie mówiłem jej na zasadzie takiej, już mi to mówiłaś, babciu. Tylko wiem, że ona chciała być wysłuchana i za każdym razem te historie mnie na nowo cieszyły, naprawdę mnie cieszyły, bo jakby nie było, to było to pokolenie, które jeszcze żyło w czasach wojny. Ja wam opowiem za chwilę. Opowiem wam za chwilę właśnie, co ona przeżyła. Babcia była bardzo oszczędną osobą, ale tak totalnie na maksa oszczędną osobą. Ona potrafiła co jakiś czas się odezwać i powiedzieć, że ma tyle i tyle oszczędności, że ona tak naprawdę nie wie, co z tym zrobić. I tam, nie wiem, dawała swoim synom czy komuś innemu te pieniądze. Mi nie, no bo po co, skoro dostała od niej mieszkanie. Ale ona miała także. To jest jedna z bardziej hardkorowych historii, się śmieję z nią. Idziemy do Biedronki, chodziłem z nią na zakupy i ona, jeżeli była przy straganie z jabłkami, wzięła sobie to jabłuszko i ona nie dobra. I odstawiła to jabłko i szła dalej. A ja mówię, babcia, musimy tutaj kupić. Nie, chodź, chodź, chodź. I ona mnie ciągnęła i z nią mówi, ja nie wierzę. Więc jak ktoś trafił na to zjedzone jabłko, to przepraszam was bardzo. Nie, ale serio. Tak, nie dobra. Poszła dalej. I ona czasami takie rzeczy odwalała. Ja mówię, no tak, ludzie wiadomo, że na starość to tak naprawdę coraz bardziej, no troszkę odwala, nie? Nie potrafią robić takie dziwne rzeczy. Ona miała bardzo zmienne humory, ale o tym oszczędzaniu, co chcę jeszcze powiedzieć. Ona na tyle oszczędzała, że kupowała wszystko, co było dużo tańsze, mimo że nie musiała. Ale po prostu już tak to wyszło, bo właśnie jest z tych czasów, gdzie wszystkiego kiedyś nie było. Były te karteczki, nie karteczki, no były takie czasy, gdzie no, za komuny nie było łatwo z dostępem do jakichkolwiek produktów. I to jej mi się zakodowało w głowie, że trzeba się pilnować i oszczędzać. Więc nawet jak ona szła do sklepu, to jak chciała czekoladę, to szukała po prostu najtańszej. Nieważne, czy jej to smakowało, czy nie. Najtańsza czekolada. A jeżeli kupowała się owoce czy warzywa, to najczęściej ona kupowała te, które już były nawet odłożone jako za 50% kwoty, bo one już były poobijane albo pojedyncze, gdzieś tam już miały jakieś pleśnie, nie pleśnie. I ona takie kupowała, odrywała sobie te kawałki z pleśnią i dalej jadła.
Choć doczytałem, że tak nie powinno się robić, że jak coś już ma pleść, powinno się wyrzucić to w całości. No ale wiadomo, do babci takie coś nie przemawiało, więc ona sobie tak jadła. Ale pytanie, na ile to wszystko jest prawdą, albo jak bardzo to zależy od organizmu? Bo odbiegając troszkę od tematu, skoro ona potrafiła jeść takie, powiedzmy, troszkę przeterminowane rzeczy, albo gdzieś tu tylko z odcięciem kawałki pleśni, ona dożyła ponad 80. Przecież to jest dużo. Wielu ludzi nie dożywa tyle. Więc to jest pytanie właśnie. Ona paliła, piła i jadła te wszystkie rzeczy, bo wszystko bardzo zatłuszczone. Bega, chodźcie do kuchni. Jeżeli chodzi o część taką kuchenną, bardzo lubiłem kiedyś u babci jeść, ale to było kiedyś. Bo jak byłem dzieckiem, to już w ogóle uwielbiałem, bo to u niej zawsze dostawałem chlebki bez skórki, więc zawsze odrywała tą skórkę. Robiła mi jajko na chlebie, takie sadzone, zawsze grubą warstwą masła. Kochałem masło i zawsze u babci było to masło i lubiłem to. Grubo warstwa masła, więc żaden dietetyk tego nie pochwali. I to jajko, sól i pokrojone na kawałeczki takie kwadratowe. Uwielbiałem to. Wiem, że to pewnie w wielu domach za dzieciaka się jadło, ale po prostu kojarzyło mi się to właśnie z babcią. Nawet ten zapach teraz tu w kuchni jest. Słuch, mi się to dobrze kojarzy. No i to było to, co mi się kojarzy bardzo dobrze. Ale za dorosłego życia przekonałem się, że później już nie mogę jeść u babci, bo babcia robiąc tutaj cokolwiek, czasami nie kontaktowała, co już robi, bo już miała swoje choroby i tak dalej, więc tutaj robi, wlewa wszystko i tak dalej. Ja nagle jem tę zupkę, patrzę, a tu nakrętka po jakimś napoju, cała nakrętka. Babcia, to jest nakrętka. Tak! O, nie wiem, jak to się stało, wyrzuć. Jem dalej, to jakiś włos. I szczerze, to teraz już się nie chciało jeść, nie? Babcia, jak to babcia, za każdym razem, jak do niej przychodziłem, to czy chcesz coś jeść? Nie! Tak, nie chcesz znowu nic jeść. Mówiłaś, głupio było jej odmawiać, więc chociaż mówiłem, babciu, bo jestem najedzona, albo ty wiesz, że ja jadam tylko takie rzeczy, jak teraz, nie wiem, catering, a wy te i wasze cateringi, nie? Bo to jest, no, po prostu musiałem się jakoś wytłumaczyć, nie mówiąc, że po prostu robi chuj, żarcie, no. Ale chodzi o to, że... co ja chciałem powiedzieć? A! Za to, jak miała jakiś serek czy wędlinkę, to ona specjalnie, żebym cokolwiek mógł zjeść, kupowała jakąś wędlinkę, która kiedyś powiedziała, że mi bardzo smakowała, zapamiętała, że ja tą wędlinę kocham, że mi znacznie zasmakowała i ona kochana właśnie, miała zawsze w lądówce ten kawałek wędliny, że jak ja przychodziłem, mam tą twoją ulubioną wędlinkę. I ona wtedy tylko kawałek mi dała, żebym chociaż wziął samą wędlinkę. O, dziękuję babciu. Chcesz jeszcze? A daj jeszcze jeden kawałek. No. I ona się cieszyła, że właśnie mogłem cokolwiek od niej zjeść. To jest niesamowite, że babci tak bardzo chcą nas nakarmić, że one się cieszą, że mogą nas po prostu nakarmić. Peka, naprawdę. No i były takie miłe sytuacje i były też takie wpadki. Ale jeżeli chodzi o kuchnię, kolejną część, to wiecie, jak wyglądało zmywanie u mojej babci? Ostatnio, jak ja to kiedyś zobaczyłem, to też tak się trochę przeraziłem, bo wszystko to jest strasznie tłuste. Babcia, nie, żeby zaoszczędzić, ona praktycznie nie używała w ogóle tego płynu. Ona tylko wodę używała i najczęściej u niej to wyglądało tak. Ja tak na to patrzę, o kurde, dlatego szklanki później patrzę, dalej mają ślady ust, więc to jest takie, no już niestety trochę niehigieniczne, nie? Takie już się wydaje trochę obleśne, więc z tego się mogę pośmiać dzisiaj. Ale Kowal fajnie zwrócił przy tym uwagę, mój operator, że po tych kilku tutaj miesiącach, jak to widać, że wszystko stoi, jak to zostawiła. Ja raz tutaj przyszedłem, pamiętam, to tutaj była normalnie na tej desce właśnie był pomidor i tu już zaczęła pleśń brać, nie? Więc ja to od razu szybko wyrzuciłem ten pomidor, starłem to na ile mogłem, zagotowałem wrzątek, żeby wypalić te bakterie wszystkie, ale deska i tak już pójdzie do wyrzucenia, żeby to po prostu nie zbierało dalej, nie? Więc teraz byliśmy tam, zobaczyliśmy, że okulary, które nosiła, są w tym samym miejscu, którym po prostu kiedyś to zostawiła i to tak... Rzeczywiście tak nagle, inaczej zacząłem myśleć przez chwilę o tym, że no tak, ona to używała i to tak leży jak zostawiła, nie? Jak to Damian powiedziałeś, że jakby człowiek to tak zostawił i nawet nie wiedział, że już nie wróci, nie? Tak, no wyszedł z domu i po prostu już do tego domu nie wrócił, nie? Niesamowite. Kocham ten zapach, no. Ten zapach sprawia, że dobrze mi się to wszystko kojarzy. A fajnie, bawiło mnie to, babcia mi kiedyś pokazywała, ona lubiła chować jakieś rzeczy, coś co ona myśli, że jest cenne, a tak naprawdę no nie jest dzisiaj cenne. Ja sobie myślę, że pewnie ma tam miliony odłożone, patrzcie to. Ostatnia szuflada.
No jest sobie szuflada i wszyscy sobie myślą, no spoko, ale kiedyś jakiś bomber by był, to by pewnie się ucieszył, że wyciąga szufladę, patrzy, a tam głębi jakieś rzeczy. O Jezu. A tam głęboko pod szufladką, uwaga, co tu może być? Nitka, taka wiesz, ta twarda, nie? Jak się nazywa? Żyłka. Żyłka, dokładnie, o. Później, o, jest cały zbiór. Wyciągamy. Znowu. Kołki jakieś. Czyli tylko rzeczy, które się mogą przydać po prostu do remontu mieszkania, czy zakładania jakichś mebli i tak dalej, ale beka, że to jest tak schowane. Ja tak na pierwszy rzut oka jakiś ona tu grzybała, to sobie myślałem, co ona tam ma? Bo ona jeszcze powiedziała, no, weź tam Mateusz, poczekaj, nie patrz mi tutaj, nie? Nie patrzę, ale kiedyś ja spojrzałem z ciekawości sam tutaj, gdzieś to nic nie ma nawet, nie? I rzeczywiście ona zawsze miała takie podejście, że coś, co jest dla nas takie normalne, to ona myślała, że to jest bardzo jakieś takie cenne. Jak zupełnie to myślenia człowiek ma, nie? Ale, to jest, naprawdę, ale ogólnie jest to bardzo dobra skrytka. Uważa, że jest to rewelacyjna skrytka, gdyby ktoś naprawdę chciał coś schować. Bo nawet stąd nie widać, że tam coś jest, bo tu jest ta półka. Odkurzę tak jakby... nie, że tak dokładnie, ale bardziej ma na myśli, że... Jak to się mówi? Symbolicznie. Symbolicznie, o tego słowa mi zabrakło, tak. Tak symbolicznie chcę odkurzyć to mieszkanie. A ja sobie tak nastawiałem się, że kiedyś, że mówię sobie, babcia jest chora, tata się nią opiekował w domu, więc jakby wiedziałem, że ona odejdzie. I mówiłem sobie, że jak ja się na to nastawię, bo tak samo było z dziadkiem, który odszedł wcześniej, już kilka lat wcześniej, no to jak się na to nastawię, bo już chorowała, to wiedziałem, że to zaraz odejdzie, że będzie mi łatwiej. I jestem pewny, że było mi łatwiej, bo byłem już na to nastawiony, ale... Jeżeli bym się na to tak nie nastawił, to mogłoby być jeszcze ciężej, skoro teraz mnie to nabierze. No. Odkurzamy. Oszczędzanie, ciąg dalszy. Jeżeli chodzi o oszczędzanie, to babcia miała takie coś, że ona nie myła rąk pod bieżącą wodą, bo ta woda się marnuje. A raczej inaczej, myła, ale najpierw wiaderko musimy podstawić i myjemy rączki. Myjąc rączki, nasz brud wpływa teraz do tego wiaderka. Więc, mając teraz tutaj tą wodę, nie spłukujemy w kibelku, tylko jak zrobiliśmy siusiu czy cokolwiek innego, używamy tę wodę do spłukiwania. Kolejne oszczędzanie właśnie było według babci, dlatego ona tego nie używała. Zawsze szara taśma, znaczy szary papier toaletowy. Nigdy te droższe, nigdy jakieś dwu, trzywarstwowe. Musi być też szary. Beka, naprawdę beka z tego. Wiele było takich oszczędności. No i tak zresztą widzicie, to jest wszystko jest bardzo zniszczone, bardzo stare. Więc jakby nie było żadnej inwestycji w sprzątanie, remonty, w nowe meble. Większość rzeczy tutaj potrafi mieć, ma już. Tak jak powiedziałem wcześniej, kilkadziesiąt lat. Ona mówiła, że kiedy nawet mój tata był tutaj jeszcze dzieckiem, to jeszcze on to wszystko widział. Tu się nic nie zmieniło. Ona powiedziała, odkąd mój tata był tutaj dzieckiem. A tata ma 50 parę lat. Niesamowite. My potrafimy coś teraz wszystko zmienić po 10 latach, albo po prostu zniszczy się już po kilku latach. Ja kupiłem teraz stolik kawowy. Kupiłem go, bo było oczywiście, że był tani, 200 zł. Ale nie szukujmy się, te rzeczy też nie były wcale drogie, co jakieś babcia kupowała. Ale ja płaciłem 200 zł, minęło kilka miesięcy, a on już ma jakieś tam miejsca, w których schodzi ten lakier i tak beka z tego, jak to szybko się niszczy. Ach jo. To jest radio, które zawsze odpalał mu dziadek. Babcia chyba ani razu go nie odpaliła, ale dziadek no odszedł w 2016, co prawda. Ale zostawiła, to były jego kasety. On słuchał sobie różnego rodzaju utwory, głównie niemieckie. Ogólnie mam też korzenie niemieckie, bo dziadek był właśnie Niemcem, babcia Polką. Chodźcie, usiądźcie sobie. Powiem wam kolejną rzecz. Jedną z śmieszniejszych historii, którą opowiadała mi moja babcia, to było to, jak poznałam mojego dziadka. Bo ja jej mówiłem właśnie, że babcia, jak poznałaś dziadka? I ogólnie czasami, no babcia była bardzo taka... że tylko oczywiście TVP, więc bardzo była taka zapisem, za właśnie, no inaczej niż ja, dlatego tak jakby trochę
denerwowała się, że ja poszedłem ślady ojca, bo ja bardziej, ona się śmieje, jestem realistą, jestem lewakiem, jestem taki nowoczesny. Babcia nie rozumiała oczywiście wszelkie, nie wiem, związki homoseksualne, wszelkie aborcje i prowadzenie firmy, to wszystko jest dla niej czarna magia, jakby nie rozumiała na przykład podatków, bo wiadomo, to są zupełnie inne czasy i inny sposób życia tych ludzi. I co ja próbuję powiedzieć? A, babcia, no ty tak zawsze mówisz źle na Niemców, ale przecież wiesz, że ja jestem twoim wnukiem, ja jestem Niemcem, nie? Tak naprawdę, no bo ja mam teraz dwa obywatelstwa, dzięki tobie i dziadkowi. Ona mówi, słuchaj Mateusz, ja mi opowiada tą historię. Poznałam kiedyś dziadka na basenie tutaj w Wejherowie. No i myśmy tutaj byli, wpadł mi w oko, się poznaliśmy, no i wszystko fajnie. Ale dopiero w dniu ślubu, kiedy już podpisywałaś mi papiery, się dowiedziałam, że on jest Niemcem. Ja słucham, tak jak podpisywałaś papiery, tak patrzę. Ja mówię, gdybym wiedziała wcześniej, ja bym za niego nie wyszła. Gdybym wiedziała wcześniej, że on jest Niemcem, ja bym za niego nie wyszła. Ja tak, ale babcia, ale masz teraz miecz. To ja powiedziałem, masz teraz mnie, gdyby nie, jakby mi, ja nie bym na tym świecie. Ona, i do dzisiaj mam to w głowie, jak tam przy stoliku gadaliśmy właśnie w salonie. I ja mówię, ale gdyby nie ten ślub, gdyby nie dziadek, to by mnie nie było. Ona, i ona takie teksty potrafiła walnąć. Dobre to było, naprawdę dobre. I Beka już dopiero dniu ślubu się dowiedziała, czyli jakby dziadek chyba nie chciał tego powiedzieć, nie wiem. Ale jest taka dalsza historia, jak już mówimy o dziadku, to wam powiem na przykład, że przez to, że on po wojnie nie znał swoich rodziców, gdzieś tam na południu Polski on był, to mój dziadek na przykład miał, mówię, oni wszyscy tyle przeżyli, no więcej niż my mamy dzisiaj Eldorado, my powinniśmy docenić to, co mamy, bo jak ja czasami słucham, jak ludzie narzekają na swoje życie, to niech oni naprawdę spróbują się nastawić na to, co było kiedyś. Ludzie chyba nie zdają sobie sprawy, albo zapomnieli już, co było kiedyś. No i na przykład taki mój dziadek, no to on był na południu Polski jako dziecko, zostawiony, nie znał swoich rodziców i był na jakiejś farmie. No i na farmie u jakiegoś Polaka on był katowany i bity, bo on wiedział, że to jest Niemiec, który dopiero się uczył polskiego języka, ten młody dzieciak, czyli mu dziadek. No i on go wykorzystywał cały czas do jakiejś pracy fizycznej za to, że dawał mu dach nad głową, a ty tam sobie śpi, kurde, z kurami, z krowami i tak dalej, nie? I no mój dziadek był cały czas bity przez tego właśnie rolnika na każdym kroku. Ale znowu, w tamtych czasach też się bardziej biło ludzi niż dzisiaj, o tak to powiem. Jakby dzisiaj jest to już trochę bardziej unormowane, ucywilizowane, że się pilnuje takich rzeczy. Może to łatwo zgłosić i no, mówi się, że no nie powinno być takiego wychowania. Aczkolwiek poniekąd, no bo każdy ma swoją opinię. Ja też dostawałem ostro kiedyś w dupę i myślę, że to mnie dobrze sprowadziło na dobrą drogę. Ale to tam inny temat. No i jakby kiedyś siostra mojego dziadka go odnalazła. Jakby szukała go i odnalazła, ona była tu na północy, odnalazła go gdzieś na Polsce i go od razu zabrała od tego rolnika i przyprowadziła tutaj. No i wtedy on już był tutaj na Pomorzu i tutaj właśnie w Wejherowie poznał moją babcię kiedyś na takim basenie, który był, to był basen, który był kiedyś taki otwarty, później go zamknęli i teraz na nowo otworzyli ten basen. Zresztą taka ciekawostka, zdjęcie z dawnych lat, jak wyglądał jakiś basen w Wejherowie, więc widać, to są stare zdjęcia i teraz macie też zdjęcie właśnie, które dzisiaj mamy, czyli basen, który będzie otwarty w tym miesiącu albo przyszłym właśnie, czyli zupełnie coś nowego, po wielu latach stwierdzili, że to, bo ten basen przez wiele lat był nieczynny, wyglądał właśnie tak, czyli po prostu już pustka. No, także taka historia mojej rodziny, moich dziadków, jak się poznali, jak babcia wyszła za Niemca. Rany. No dobra, ale ten dziadek zamieszkał tu i co dalej z nim było? Ale co było? W sensie miał już tutaj spokój, już go... A tak, no bo już był z moją babcią, urodzili swoje dzieci, wychowali swoje dzieci, już zawsze byli w Wejherowie. Oni oboje zamieszkali w Wejherowie i całe życie już byli tutaj po prostu ze swoim dzieci. Wszystkie dzieci wychowali w Wejherowie. Ja też tutaj byłem w Wejherowie. Co prawda urodziłem się w Niemczech, bo kiedyś rodzice wyjechali do Niemiec, ale to jest trochę inny temat sobie, więc wam tego nie chcę za dużo mówić, bo chciałem powiedzieć o babci. Ale kiedy rodzice wyjechali do Niemiec, bo tam chcieli za pracą, bo było ciężko tutaj w latach 80. Ja się tam urodziłem w 89 roku, ale po kilku latach rodzice tu wrócili, bo wiedzieli, że tu będzie jakby dla mnie, dla mojej siostry lepiej, bo możemy studiować, z edukacją jest tu łatwiej, jakby stwierdzili, że będzie tu ciekawiej. No i rzeczywiście uważam, że mieszkam w najlepszym miejscu, jakim mogę mieszkać. Kocham mieszkać tutaj, w ogóle na Pomorzu, kocham to, że mam dostęp do morza. Jestem cholernie wdzięczny całej mojej rodzinie za wszystko. Ja uważam, że nieważne, czy dostawałem w pierdol zasłużenie, czy niezasłużenie. Nieważne, czy ktoś jest Niemcem, czy Polakiem. Nieważne,
cokolwiek się nie zdarzyło w tym życiu, czy ktoś był dla mnie miły, niemiły, wszyscy mieliśmy zloty, upadki, każdej rodzinie jest dobrze i źle, to jest normalne, ale cieszę się, że żyję, kocham żyć i kocham być tu, gdzie jestem. Naprawdę, jestem bardzo im wdzięczny. Miałem super rodzinkę i mam super rodzinkę. Ci, którzy odeszli, byli super i ci, którzy są. No tak trochę się przeniosę. Przeniosę się trochę w czasy mojego dziadka, bo on, jak ktoś przychodziło, jak ja byłem bardzo młody, to on właśnie to wyłącza i teraz ja widzę, że to jest kaseta, więc sprawdźmy, co to będzie za muzyka. I są takie biesiadne utwory, takie niemieckie to były, ale zarówno jeden dziadek, nie tylko dlatego, że to był Niemiec i on to słuchał, ale drugi mój dziadek, który żyje, on też te niemieckie kawałki żył, to byli Polacy. Ale kiedyś się słuchało tego, bo nie było tak naprawdę innej muzyki i to było powszechne. Ale sztos. Ja naprawdę uwielbiam taką muzykę. Ja potrafię sobie nawet na Spotify znaleźć czasami takie klimaciki. Dies ist die Geschichte einer unglücklichen Liebe, einer Liebe, wie es sie einmal nur gibt. Was kam schon? Ich bin so gut zu dir, du bist so schlecht zu mir. Kolejna taka ciekawostka. Jak kilka lat temu byłem z babcią w sklepie, bo jej mówiłem, że potrzebuję nowy odkurzacz. Poszła ze mną i pierwszy raz nie chciała zaoszczędzać. Ona była ze mną i powiedziała: Mateusz, to będzie później twoje. Powiedz, jaki chcesz odkurzacz. A ile babciu chcesz wydać? Jaki chcesz odkurzacz? Pierwszy raz nie patrzyła na cenę w ogóle. I to powiedziała, skoro to będzie moje później, jaki uważasz, że będzie dobry? Ja powiedziałam oczywiście, że ja się nie znam, ale zapytam się sprzedawcy. Zapytałem sprzedawcę, on mówi właśnie, no to będzie bardzo dobry odkurzacz i tak dalej. Do mojego mieszkania, okej, to i tamto. No babcia, tutaj masz odkuracz za 200-300 zł, a ten będzie kosztował no 600, nawet 700 zł, nie? Nie szkodzi, weź. I ona nie chciała zaoszczędzać, bo wiedziała, że ja będę to używać i że to będzie później moje. Niesamowite, jak te babcie myślą później. Niby oszczędza całe życie, ale co do czego, to jakby dla wnuka, nie, nie będziemy oszczędzać. Miłe. Właśnie mi przypomniała kolejną rzecz. Zawsze przychodziły listy, bo ja jestem tutaj zameldowany i moja firma jest zarejestrowana od razu pod tym adresem. Babcia nie lubiła listów, które przychodziły z banku czy właśnie na adres mojej firmy, bo każdy list od razu to jest coś złego. Jeżeli to jest z urzędu skarbowego, czy to jest właśnie z banku, bo w ogóle banking to jest coś złego. Ja mówię, nie, bo to jest podsumowanie miesiąca, sprawozdania i tak dalej, nie, mam leasingi i wszystkie takie rzeczy. No, nie, ja nie chcę tego widzieć. No i pamiętam, że to też znowu gdzieś tam się zakodowało jakby z tej starej daty, gdzie banki, nie, to coś złego właśnie i wszelkie pisma są złe. To nie może być tylko informacja. Miły sąsiad. Przy tym porozmawiałem chwilę z sąsiadem na balkonie, akurat jak trzypałem dywaniki i powiedział właśnie, że szkoda babci. Wspaniała kobieta była, wspaniała. Ja bym der Kolejna taka ciekawostka. Ja jako fotograf weselny czasami na to pożegnanie dostaję butelkę wódki. A jako, że wódki nie lubię, to ją trzymam, żeby, nie wiem, jestem zaproszony na domówkę, to przyjdę po prostu nie z pustymi rękoma, bo mam od ciula butelek wódki, co się oczywiście przydaje, więc lubię te wódki dostawać. Albo babcia mówiła do mnie: Mateusz, przynieś mi tą wódkę, ja sobie do herbatki doleję. Ja teraz zaglądam sobie, bo szukam albumów, gdzie ona ma zdjęcia. Patrzę tu, ciuchy.
Także pochowane, żeby nikt nie... Ona tak, że niby nie pije, nie? Ale co do czego, to ona do herbatki lubiła, nie? I chowa to gdzie może. Co ona tutaj ma za zdjęcie? O, mój dziadek i moja babcia, jak byli młodzi. Ze ślubu. Chciałem wam powiedzieć, na przykład, jakie wady miała moja babcia. Po tym, że mówiłem też dobre rzeczy, ale miała swoje wady pod tym względem, że zawsze wszystkich krytykowała. Ale to wszystkich. No. I wszyscy byli dla niej tymi złymi, niedobrymi. Zwłaszcza, że całe jej pokolenie wychowało się bardziej tak nowocześnie, tak jak powiedziałem wcześniej, że pod stronę taką nowoczesną. Nie chcieliśmy studiować automatycznie. Dlaczego ty nie studiujesz? A wstydzę się ciebie, jak nie masz papierka, jesteś zły. No i cały czas taka, no była taka niemiła jakby, że nie mogła być wyrozumiała względem tego, jakie mamy poglądy i podejścia, zamiast to uszanować, nie? No, nie dała sobie tego jakoś powiedzieć. No, ale każdy w każdej rodzinie, pamiętajcie, kłócimy się, mamy zloty i upadki, to jest normalna rzecz. Ale co chciałbym jeszcze powiedzieć, że jak babcia mi opowiadała za swojego dzieciństwa, co robiła, znaczy jakie miała przygody, to na przykład przez to, że ona była w okresie wojny, tutaj mieszkała, to ona zawsze miała blond włosy. I ona by mówiła, Niemcy lubili przecież blondynów. Blond to niemieckie, to takie prawdziwe. I ona kiedyś, jakby tyłowie w wiosce obok, wiedzieli, że idą Niemcy i to wszyscy ustawili się ładnie w rządku na wiosce, przed swoimi domami. No i jakby powiedzmy, żołnierze, którzy szli później tą ulicą, to jak zobaczyli ją jako blondyneczkę, ona mówiła mi to wiele razy, to podeszli do niej, pogłaskali ją po główce i się do niej uśmiechnęli. I ona się czuła taka ważna, bo blondynka. Byli tacy, wiesz... I ona mówiła, że ona pamięta, że to tak. Ale w inną stronę, kiedy przez jakiś czas tutaj panowali Niemcy, albo nawet jeżeli to byli Polacy, to no, musieli po prostu respektować jakby to, co Niemcy im narzucili. I ona chodząc do szkoły czy przedszkola, przyszła chyba raz spóźniona na lekcję, i była spóźniona i zapomniała się jakby przywitać. Czy usiadła wszystko w swojej ławeczce, nauczyciel powiedział wstań, przejdź do mnie, dał jej chlasta w pysk, puf, i powiedział jej wróć i wejdź jeszcze raz. I wtedy ona dopiero ogarnęła, że się nie przywitała. Wchodziła z powrotem i rączka do przodu, no i heil. Nie będę tego mówił, bo to może być zablokowane. Na przykład w Niemczech nie wolno mówić właśnie takich zwrotów, za to od razu dostajesz bana. Na przykład grasz w grę, w Counter Strike'a dużo grałem, grałem na niemieckich serwerach. Jak ktoś dla beki miał nick, na przykład, nie wiem, Hitler, albo pisał takie rzeczy, od razu został wyrzucony. I dlatego ja nie lubię też tego, że jakby w dzisiejszych czasach bardzo dużo ludzi krytykuje Niemców, cały czas w głowie mają zakładaną tą przeszłość. Ja na przykład wychowałem się w Polsce i trochę w Niemczech, mam tą krew i tą krew. I jakby to nie jest tak, że... Ja jako dziecko też byłem zawsze krytykowany, ktoś się dowiedział, że mam jakieś niemieckie pochodzenie. I zawsze było smutno, jako dziecko nie rozumiałem, o co chodzi, dlaczego wszyscy mnie nie lubią, dlaczego mnie biją w szkole, bo byłem jakiś bity za to, że po prostu mam dziadka Niemca i tak dalej, i był gdzieś tam ktoś się dowiedział. Przykre to jest, że do dnia dzisiejszego, ja już jestem kurde starym facetem, może powiedzieć, mam 34 lata w tym roku kończę. A dalej słyszę na każdym kroku, że o, dobrze, że Niemcom się nie udało, o, pokonaliśmy Niemców. Jakie są kompleksy, jakie ludzie mają niepotrzebne kompleksy, po co ta stara wojna jest? Ja tego na przykład tego nie rozumiem, o, sprzedaliśmy się Niemcom, o, znowu coś tam Niemcy. Na każdym kroku to jest, ja tego, no nie mogę tego zrozumieć, bo idąc tym tokiem myślenia, moglibyśmy nie lubić nikogo. Francję, Szwecję. Wszystkich moglibyśmy nie lubić, bo wszyscy mieliśmy z nimi wszyscy wojnę. Ze wszystkimi mieliśmy bitwy. I to jest takie niepotrzebne chowanie urazy, zamiast iść do przodu i się cieszyć. I to tak przy okazji chciałem powiedzieć, żebyście wiedzieli, że jakby niepotrzebnie się wzajemnie krzywdzimy, zamiast się wzajemnie wspierać, nie? No i to, co mi babcia opowiadała, to jest wszystko, widzicie, to są stare czasy i jakby... Pamiętajmy o tym, oczywiście, że ta historia jest ważna, ale nie chowajmy urazy. No i tak, babcia mi mówiła właśnie, że ona musiała wrócić w ten sposób się przywitać. A dlaczego o tym powiedziałam? A właśnie, że żebyście zwrócili uwagę, że właśnie Niemcy nie są dumni też z tego, że był kiedyś Hitler.
nie są dumni z tego, że była druga wojna światowa. Bo niektórzy tak sobie myślą, że oni pewnie mają takie podejście. Oczywiście i tam, i tu są nawet polscy, Polacy, są zwolennicy Hitlera. Bo to każdy jest szajmięty i ma inne jakieś poglądy. Ale chodzi o to, że dam wam przykład tego, że nawet jak pójdziesz i grasz na serwerze jako Hitler albo powiesz coś głupiego, od razu ci wyrzucają. Oni nie zgadzają się na takie takie podejście, na jakieś właśnie na taką propagandę, na to, żeby szerzyć to zło. Nie, oni też się tak jakby wstydzą i są przeciwni tego. Było, minęło, pamiętajmy o tym, ale nie dopuśćmy do tego ponownie. I szkoda, że ludzie właśnie nie zdają sobie z tego sprawy, że właśnie tam wcale nie są z tego dumni. Kiedyś tam była niedawno jakaś taka akcja, że dla Beki chyba, ale to nie wiem, czy to była Francuz, czy Francuska, tak mi się tak świta, stanęła gdzieś tam w Niemczech pod jakimś, nie wiem, czy to było pod bramą brandenburską w Berlinie, czy gdzieś indziej, no i wyciągnęła łapkę do przodu i pozwała do takiego zdjęcia. Automatycznie. Po to weszła policja, dała jej mandat i tak dalej. Powiedzieli, że takich rzeczy nie wolno. I bardzo dobrze. Nie zgadzają się na takie rzeczy. Więc zwróćcie uwagę na to, że właśnie Niemcy też nie są z tego dumni. I tego nie chcą. Tak przy okazji, wolę to powiedzieć. To tak symbolicznie jest, sprzątnę jeszcze kilka śmieci. Wyrzucimy od razu parę śmieci, jak będziemy tam wychodzić. I to wszystko. Zobaczcie sobie. O! Jedno ze zdjęć, które miało dużo lajków, z jedną i z drugą babcią zrobiłem. Bo to była też babcia, która była wstydliwa, ale co do czego? To była zwariowana. Także pozdrowienia od babci. Albo jak kiedyś zrobiłem niespodziankę, zawsze mówię, nie kupujcie mi kwiatów, bo znowu oszczędzanie, nie chcę żadnych kwiatów, nic z tych rzeczy, ale się uparłem i co do czego, to się ucieszyła. Także o, stałem, nie otworzyła drzwi. Otworzyła drzwi i zdziwiona, bo miała słaby wzrok, co się dzieje, co ja trzymam, nie? Później nagle szok i po chwili wspólny selfiaczek z uśmiechem. No, także też ją potrafiłem czasami zaskoczyć. Nie byłem idealnym wnukiem, żeby nie było, bo to tak wygląda, jakbym kurde był zajebistym wnukiem. Ja bardzo mało nie miałem czasu, żeby babcię odwiedzać. Nie mam czegoś takiego, że o, żałuję, że nie przychodziłem. Nie, ja ogólnie nigdy niczego w życiu nie żałuję, bo nie jestem tego typu człowiekiem. Ale jakby też raz na kilka tygodni potrafiłem babcię odwiedzić właśnie, bo dużo pracowałem. I też nie byłem idealny, pamiętajcie o tym, tak nie jest. Ale na ile mogłem, jak już babcią byłem, to starałem się chociaż być miły i kochany. Nawet jeśli mnie wkurzała, nawet jeśli mnie wyzywała, mówiła, że jestem zły, że jestem okropny, że mam tatuaże, że ona się mnie wstydzi za takie rzeczy, to nagle po chwili znowu była miła, a ja zaciskałem zęby i nie wchodziłem z nią w kłótnie, nawet jeśli byłem zły. No bo nie chciałem, to do niczego tak naprawdę by nie doprowadziło. Bo wiem, że jakby starszego człowieka już nie zmienisz. Więc trzeba po prostu czasami zacisnąć zęby. Tak uważam. Dzięki za obejrzenie filmu. Łapka w górę, mile widziana. I subskrybujcie kanał, jeśli chcecie zobaczyć więcej rzeczy. Tutaj jest wszystko, jak widzicie. Lifestyle, moje życie, podróże, fotografia, głównie fotografa, bo jednak jestem fotografem. I no tak mówię, podróże, trochę z życia wzięte, trochę Mustanga, jak ktoś lubi Mustanga. Wszystko tu znajdziecie. Dzięki. Yo. Jetzt im Leben, oft am Leben.